jak mają niską temperaturę. Ta niska temperatura, ta drastyczność minus 200 stopni bardzo pozwala mi podkreślić, jakie procesy na co dzień wokół nas się dzieją, ale są nieco bardziej subtelne, są bardziej ukryte i nie zawsze się im przyjrzy. A szkoda, to bardzo ciekawa nauka. Okej. Tutaj to, co pracuje, możemy zastosować w domu, czy raczej tego sami w domu nie róbmy? Myślę, że można by zastosować w domu, ale z drobnym druczkiem, czyli przyjrzeć się bezpieczeństwu. Minus 200 czy minus 80 w przypadku suchego lodu to są temperatury już dość niebezpieczne. Można się odmrozić, można doprowadzić do ubytku tlenu w pomieszczeniu, jeśli jest słabo wentylowane. Można sprawić sobie dużo krzywdy takim ekstremalną rzeczą, ale to jest jak praca z nożem. Jeśli wiemy, jak używać noża i zachowujemy pewne reguły bezpieczeństwa, nie powinniśmy się przeciąć. Zawodowcy mogą nimi żonglować, ale to wymaga wprawy i praktyki. Także suchy lód można sobie pozyskać do różnych eksperymentów. Ciekłym azotem można przygotowywać lody i również je zjeść, ale trzeba się wszystkiemu przyjrzeć i zrobić to bezpiecznie, no bo to jest najważniejsze. To jeszcze o celu dzisiejszych warsztatów. Co chciał Pan pokazać? Przede wszystkim zachęcić ludzi do przyglądania się rzeczywistości. Wytłumaczyć, że chemia i fizyka to nie są dziedziny w szkole, tylko sposób patrzenia na świat. I wokół nas i w nas samych ciągle się dzieje dużo ciekawych rzeczy, które umykają nam, jeśli na nie zwrócimy uwagi. A używając tych rzeczy, które tu dziś użyliśmy, możemy trochę zapalić młodych czy większych odbiorców, żeby jednak się nie zrażać do tych pięknych dziedzin nauki, jaką jest chemia i fizyka. I to była dzisiaj moja misja. Mam nadzieję, że trochę się z tego udało osiągnąć.